Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówię Wam nową aktualizację sklepu internetowego, która weszła tak naprawdę wczoraj. Jest to coś ciekawego, coś nowego, innowacyjnego, dlatego, że mamy statystyki wszystkich graczy w jednym miejscu z każdego serwera, no i ogólnie możemy sobie śledzić, jaki kto ma najwyższy poziom, jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki i tak dalej, i tak dalej. Zaraz oczywiście to pokażę. Natomiast bardzo fajnie to zrobili. Mamy ten sklep internetowy, tam mamy zakładkę społeczność, gdzie mamy jakieś tam newsy z gierki, Socjalki i tak dalej. Mamy oczywiście sklepy, gdzie możemy kupować grzybki. No i teraz doszła nowa zakładka statystyki. Zaraz do tego przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie, w dół, klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzach, co wy sądzicie o tej nowości. Jest to może niecoś innowacyjnego, tak jak powiedziałem na samym początku. No ale naprawdę fajny dodatek dla osób, które sobie tam śledzą różnych graczy i tak dalej, jest to naprawdę szybka opcja, żeby właśnie sprawdzać to wszystko, no i ogólnie mi się podoba, coś fajnego, coś nowego jak najbardziej na plus dobrze, tak naprawdę chyba możemy od razu przechodzić, jeżeli chodzi o ten sklep no to wiadomo, mamy tutaj banerek nad moją głową, ten pierwszy, większy jest to home.syfygame.net jest to taki portal shakesowy mogę tak to chyba nazwać, no ale o tym już wielokrotnie mówiłem, głównie właśnie pod kątem kupowania grzybów tam, bo jest po prostu taniej niż na aplikacjach, można bez przez twórcę, macie kod neutral, o tym już nie będę mówił. Natomiast właśnie, jak sobie wejdziemy tutaj, ja tu już mam odpalony cyk, w ten sposób, no to jesteśmy już na tym sklepie internetowym. No i mamy coś takiego jak zakładkę społeczność, czyli tak jak wspomniałem, jakieś tam newsy, jakieś socjalki i tak dalej. Mamy sklep, gdzie możemy sobie oczywiście kupać grzybki, no i mamy tutaj, o, tego darmowego grzybka, co tydzień możemy odbierać też. No i mamy nową zakładkę statystyki, no i co tutaj się znajduje? Tak naprawdę wszystko, tak naprawdę wszystko na pewno będzie to jeszcze rozbudowywane. To jestem wręcz pewny, że jeszcze będzie tutaj będą jakieś informacje dodawane i tak dalej. No ale w tym momencie mamy naprawdę dużo rzeczy. Zobaczcie, teraz sobie może usunę, bo ja tutaj trochę testowałem, jak to wszystko działa. Usuniemy sobie, no i zobaczcie, mamy wszystkich graczy z każdego serwera. Mamy tutaj możliwość sortowania. Zobaczcie, tutaj mamy rangę, tutaj mamy świat, mamy nazwę w nawiasie nazwy oczywiście postaci, jest jeszcze nazwa gildii. No i mamy rangę na świecie cecha główna i poziom i z automatu nam się to sortuje po najwyższym poziomie i tak w taki prosty sposób tak naprawdę możemy sprawdzić kto ma najwyższy poziom ogólnie w grze na całym, no w całej grze, na każdym świecie i tak dalej mówię, tutaj są wszyscy gracze no i w tym momencie najwyższy poziom to jest 714 Dr. Darm który gra na świecie czwartym niemieckim, no i możemy to sobie właśnie sortować po poziomie, możemy sobie sortować po głównej cesze chyba tak to powinienem odmienić, no i Tutaj oczywiście wchodzi w grę całość, czyli nie tylko podstawa, ale ogólnie całość tej cechy. Mamy tutaj gracza na poziomie. Na świecie, przepraszam, 11 Międzynarodowym tutaj, oczywiście, poziom 670. No, i on gra magiem i inteligencji, czyli cechy głównej, ma prawie 620 tysięcy. Zobaczcie w ogóle, jak ogromna przewaga nad top 2. Top 2 ma 545 tysięcy. Może to wynikać z tego, że ten pierwszy gracz idzie głównie w inteligencję, w ogóle się tam nie skupia na HP, no i przez to aż tak dużo tej głównej cechy posiada. Natomiast po tym też możemy posortować. Możemy posortować po rankingu na świecie. No i wiadomo, tutaj na pierwszym. W pierwszych miejscach powiedzmy będą osoby, które na każdym świecie mają... Pierwszą pozycję w rankingu możemy w ten sposób, o ile dobrze rozumiem, i tak to działa, sprawdzić sobie. Tu w ogóle wszystko widzicie? Tak, wszystko widzicie. Możemy sobie w ten sposób sprawdzić, ile w tym momencie jest światów ogólnie wszystkich w gierce. No bo tutaj zobaczcie, że o tutaj nam się dopiero pojawia dwójeczka, czyli ranking na świecie 2. Więc mamy chyba 307 światów w tym momencie w gierce. No i z każdego świata jest tutaj właśnie osoba na pierwszym miejscu. To jest wydaje mi się, że logiczne. No i mamy tutaj nazwę, oczywiście tego nie możemy kliknąć świat i ranga, tak jak wspomniałem. Ranga to jest oczywiście pozycja w tym rankingu w zależności po czym posortujemy. Czy właśnie po tym rankingu na świecie, czy po tej głównej cesze, czy właśnie po najwyższym poziomie. Tak to się prezentuje, bardzo fajne, bardzo tutaj no po prostu ciekawe. Wiadomo o co chodzi. Tu jeszcze możemy sobie wybrać jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne światy gry, czyli możemy wybrać właśnie all, czyli wszystkie, cała gierka, po prostu wszystkie światy. Możemy wybrać jakiś poszczególny świat, na przykład Europę? Nie, całej Europy nie możemy, z tego co widzę. Czyli po prostu albo wszystkie, albo poszczególny świat. Któryś europejski, któryś świat z tych połączonych ostatnio, tutaj międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nas interesuje konkretny świat, na przykład powiedzmy, nie wiem, niech to będzie 40. polski, załóżmy. No, to jak sobie weźmiemy cyk, tutaj weźmiemy PL40. No, to jak widzicie, mamy graczy tylko z tego świata, i też możemy tutaj posortować po poziomie, po głównej cesze, no po rankingu na świecie, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, fajna opcja. Tutaj mówię, do wyboru jakiś świat gry, albo wszystkie. No, i tutaj jeszcze mamy do wyboru profesję. Zobaczcie, w ogóle, jeżeli chodzi o profesję, to z tego co widzę, jest to zbugowane. Bo na przykład tu mamy wojownika, a ten wojownik się nazywa łowca. No, to mówię, to weszło dopiero wczoraj, więc to pewnie będzie jeszcze dopracowywane. Pewnie jeszcze tutaj będą jakieś nowe informacje, no ale no jak weźmiemy łowcę, no to nam pokazuje wojowników, a ta nazwa jest zła. Nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy czego, no ale niestety z tym jest błąd. Jeszcze tu chyba widziałem jeden błąd, ale już go nie widzę, więc chyba tylko... A nie, dobrze, właśnie, zwiadowca jest oznaczony jako, w sensie, no napisane jest przy końcu zwiadowcy, że to jest wojownik, a to jest tak naprawdę zwiadowca. Więc jakieś tam jeszcze drobne błędy, no ale wszyscy wiemy o co chodzi, to nie jest nic strasznego. No i oczywiście jak weźmiemy all, no to mamy wszystkich graczy. Bardzo fajna sprawa, tak jak mówię, bardzo to fajnie wszystko wygląda. No i można sobie z ciekawości nawet każdego posprawdzać. Kolejna sprawa to są gildie, no to tutaj również możemy wybrać świat, czy wszystkie, czy jakiś poszczególny. No i mamy nazwę gildii mamy tutaj pozycję, świat, możemy posortować po średnim poziomie gildyjnym, albo właśnie po rankingu na świecie. Dobrze, kolejna sprawa to jest wyszukiwarka. Możemy sobie wyszukać konkretnego gracza, natomiast musimy pamiętać o dużych literach, małych literach, bo jak ja tutaj wpiszę na przykład neutral z małych liter, o w ogóle to nam się od razu wyszukuje z tego co widzę, to Zobaczcie, no tu mi wyszukuje jakiś neutralów, ale oczywiście żadne z tych kąt, przynajmniej sobie nie przypominam, nie jest moje. Ale jak już piszemy normalnie, a ja tutaj mam zapisane. Jak wpiszemy z dużych, no to już się nam pokazują yy, przede wszystkim moje konta, czyli po prostu neutral, tak jak mam duże N i duże L. Yy, no ale właśnie tutaj jeszcze jakieś inne konta, to pewnie coś widzowie sobie zakładali z moją nazwą, yy, bo te konta niżej na pewno nie należą do mnie. Yy, no ale właśnie wszystkich neutralów w ten sposób możemy wyszukać z każdego świata. Yy, no i również sobie tutaj jakoś tam posortować, chociaż to nie ma zbytnio sensu, jak wyszukujemy konkretnego gracza. No ale mamy właśnie na przykład yy, wszystkich neutralów, więc yy, no mówię, fajna sprawa. Yy, tak samo gildie możemy oczywiście wyszukiwać. Bardzo fajne, bardzo fajne. Fajne, jak tutaj jeszcze będzie to bardziej rozbudowywane, jak będzie więcej statystyki, tego wszystkiego, bo naprawdę jest to przyjemne dla oka, żeby sobie właśnie tak z ciekawości poszukać, posprawdzać i tak dalej. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o zakładkę ranking, bo mamy tutaj jeszcze zakładkę analiza. Jak widzicie, mamy tą zakładkę ranking, tutaj też sobie możemy, no wszystko wam powiedziałem w sumie, co możemy robić. Zresztą to nie jest nic trudnego, można samemu sobie wejść, poklikać, posprawdzać. No ale mamy jeszcze drugą zakładkę analiza. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o analizę. To mamy również ogólne, indywidualne i gildia. No i teraz tak, mamy przede wszystkim profesję w grze tutaj chodzi oczywiście ol, natomiast też możemy zmienić, na przykład nie wiem, na serwerze europejskim, jak sobie klikniemy EU1 no to mamy jak wyglądają profesje na EU1, mamy prawie 18% berserków, to jest oczywiście z puli wszystkich graczy, mamy 16% magów, mamy 11% łowców demonów, 10% bardów, zabójców niecałe 10% i tak dalej, mamy to wszystko kolorkami ładnie tutaj na tym, no nazwijmy to wykresie, nie wiem, chyba mogę to tak nazwać, na tym wykresie mamy tutaj to wszystko ładnie pokazane kolorkami jak na danym świecie gry, albo ogólnie w grze, prezentuje się liczba właśnie postaci. Tylko czemu ja tutaj mam, aha, tu w ogóle wojownik jest opisany jako zwiadowca chyba, tak, dokładnie, bo to ten zwiadowca i wojownik się tam zamienili. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o wszystkie światy gry, o całą grę, no to mamy prawie 38% magów, tutaj chodzi o wojowników, mamy 25%, zwiadowców mamy 22,5%, paladynów 3%, tutaj zabójców no też 3%, niewiele mniej, berserków 3%, druidów 2,5%, łowców demonów 2% i bardów 0,50%. Z czego to wynika oczywiście z tego, że pierwsze trzy klasy były no, bardzo długo dostępne jako jedyne w gierce, i dopiero potem zaczęły wychodzić nowe, więc nie ma co się dziwić, że pierwsze trzy klasy są najbardziej popularne. No i dalej mamy współczynnik cech dla każdej profesji, dla poziomu powyżej 300. O co tutaj chodzi? Mamy każdą profesję, no i mamy ile średnio na danej profesji mamy cechy głównej i ile wytrzymałości procent, czyli na przykład magowie średnio mają 28% cechy głównej i nieco 20% wytrzymałości. To jest takie, myślę, że mniej, ciekawe, ale no jakieś tam... No, możemy sobie jakoś to tam porównać, odwołać się. Na przykład, zobaczcie, berki mają 31,5 prawie procent głównej cechy, czyli siły, a tylko 25% wytrzymałości, więc berek ma tutaj najwięcej tej głównej cechy w porównaniu do HP, co nie ma co się dziwić. Wydaje mi się, że rozwijać berka właśnie w taki sposób, żeby o wiele więcej tej głównej staty ładować, jest jak najbardziej ok. No i dalej mamy średni poziom postaci na profesję, jeżeli dobrze rozumiem. No, tylko te średnie poziomy postaci są bardzo małe. Maguś ma 18, no, 18,40 to jest średni poziom, łowca ma 15,80, wojownik ma 17,5, w sensie inaczej, no łowca to jest wojownik, tutaj wojownik to jest wiadowca, no ale to po ikonkach widzimy, więc no o co z tym chodzi? Chodzi o to, że po prostu dużo graczy zakłada konta na serwerach i zostają one na pierwszym poziomie, na dziesiątym poziomie, na piętnastym poziomie, więc te średnie są naprawdę niskie. Mogliby to zrobić od jakiegoś wyższego poziomu, wtedy by to było ciekawsze, wydaje mi się, no ale tak to się po prostu w tym momencie prezentuje. Prezentuję. Dobrze, dalej mamy gildię. Jeżeli chodzi o gildię. To tutaj możemy sobie wejść, no i mamy każdą gildię. Możemy też oczywiście ją wyszukać. Możemy wybrać sobie świat konkretny, albo wszystkie. No i wchodząc w gildię, mamy jakieś tam statystyki. Mamy ile ma członków, jaki ma średni poziom, ile ma ukończonych wypraw, co ciekawe. Mamy tutaj ile ma czci, jaki ma ranking w świecie, na którym jest ta gildia. No i jaki to jest świat 31 międzynarodowy w przypadku tej pierwszej gildii. To kolejna sprawa. No i teraz, właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o analizę, to mamy tą gildię. No i mamy jeszcze indywidualne Indywidualnie. Jak klikniemy sobie indywidualnie, to możemy wyszukać gracza albo nawet chyba na niego kliknąć. Poczekajcie, bohaterowie, dajmy tak, klikniemy na przykład na tego, no i właśnie, indywidualnie o co tutaj chodzi, że możemy sprawdzić każdego gracza indywidualnie, jeżeli znamy jego nazwę. Czyli jak ja sobie tutaj wpiszę na przykład, to nawet nie musimy przechodzić do tej zakładki analiza indywidualnie, tylko nawet w rankingu weźmiemy sobie neutral, weźmiemy sobie na przykład mojego Magusia, tutaj z W50, cyk, to zobaczcie, mamy jakieś tam statystyki. Mamy tutaj neutral, w nawiasie tym kwadratowym mamy jaką nazwę gildi posiada akurat ta postać, w sensie w jakiej jest. No i mamy profesja mag, poziom 5.3.2, świat międzynarodowy 50, ranking w świecie 7. Mamy ile ma czci, czyli 453.104. 4. O Jezu, ja mam tak dużo czci. Czekajcie, muszę zaraz sprawdzić. Tak, bez kitu. Jezu, ja mam już 450 tysięcy, 453 tysiące dokładnie punktów czci. Bardzo, ale to bardzo dużo. Tutaj Wam pokażę, może schowam na chwilę. Czyli no, to się zgadza. Nawet nie byłem świadom, że aż tyle tej czci posiadam na tej postaci. No i zobaczcie, mamy atrybuty czyli po prostu ile mamy ogólnie. Tutaj mówię, jeżeli chodzi o cechy, to są liczone ogólnie, nie tylko podstawy, to, to na co na, tak naprawdę ja na przykład głównie zwracam uwagę, tylko ogólnie ile danej cechy dana postać posiada. No i mamy siła 2000, mamy zręczność 2100, 2137 w ogóle, inteligencja 141,5 90 prawie 1 HP, HP, niecałe 4000 szczęścia, no i ile mamy pancerza. No i tutaj mamy takie wykresiki, one nie są jeszcze jakoś bardzo rozbudowane i tak dalej, natomiast jak widzicie dane są zbierane mniej więcej od czerwca tego roku, więc no kilka miesięcy wstecz. No i mamy, chociaż nie wiem w sumie, czy to jest, powiedzmy, czy to będzie ten czerwiec, to będzie taki początek i to będzie na sztywno, czy jak za miesiąc na przykład tutaj wejdziemy, no to po lewej stronie na samym brzegu będzie lipiec, czyli po prostu, no ile tu mamy, raz, dwa... 3, 4, no 5 miesięcy, powiedzmy. Czy to będą dane po prostu z ostatnich 5 miesięcy, czy to się będzie rozszerzać i będzie można jakoś tam bardziej sprawdzić. Tu mamy plusik, możemy to bardziej przybliżyć i powiedzmy sobie spojrzeć na takie konkretniejsze dane, takie powiedzmy bardziej daily. Natomiast jak sobie weźmiemy na minusik, no to od. od no przybliżamy, oddalamy po prostu. Oddalamy na maksa, no i mamy właśnie ten 13 czerwca jako początek. Dalej już oddalić, że tak powiem, nie mogę. No i tu mamy poziom po prostu. Rozwój, poziom. Jak widzicie 13 czerwca tutaj miałem jakiś poziom 514 pewnie No i tutaj takie schodeczki jak te poziomy wbijałem sobie powolutku powolutku Jak sobie bardziej to przybliżymy to możemy te, to przesuwać Zobaczcie mamy kiedy dokładnie wbijałem lewele mniej więcej Mamy tutaj jak to wyglądało na przykład 18 października wbiłem 532 Czyli to o Jezu to już było bardzo dawno ja na tym 532 levelu zostałem No zobaczcie jak się w ogóle teraz wolno jak co ciekawe yy, Nawet sobie nie zdawałem sprawy no Coś koło tego, bo tutaj to jest tak zakrzywione: yy, albo 18, albo to był jakiś, nie wiem, 19. No w każdym razie teraz mamy 2 listopada i bardzo wolno to idzie. Ale, właśnie, sobie można przesuwać, oddalać. Jest to naprawdę naprawdę przydatne, no i kolejną takim, kolejnym takim wykresem to jest rozwój ranking w świecie. I po prostu mamy, jaką pozycję każdego dnia zajmowaliśmy właśnie w rankingu na W50. No, i tutaj na W50 to jest bardzo dynamiczne, bardzo szybko się zmienia. Więc, no, byłem na pozycji 5, byłem na pozycji 15, tu nawet prawie 25. Tutaj w ogóle w te dni na 25. No, ale, no mówię, no W50 jest bardzo zmienne, więc, tak to wygląda. Też to sobie możemy sprawdzać. Jeszcze mogę wejść na przykład na neutrala tutaj na S40, bo tutaj zazwyczaj byłem na pozycji pierwszej, czasem mi się spadło na drugą, czasem nawet na trzecią tutaj w okolicach czerwca byłem na szóstej, no ale zobaczcie jak ten wykres jest na samym dole, no to byłem po prostu pierwszy przez długi, długi czas i tyle, więcej tutaj rzeczy nie ma na razie jest tyle, natomiast mówię, można się spodziewać jakichś udogodnień nowych w przyszłości, jakiegoś rozwoju tych statystyk, więcej informacji więc warto to sobie śledzić, warto to sobie sprawdzać, nie trzeba teraz robić kont, tak naprawdę, to jest chyba największe udogodnienie. Nie musimy robić jakiś tam kont z pierwszym levelem na każdym świecie, który nas interesuje. Tylko wchodzimy na tą stronkę homesyfygamy.net, wybieramy ten świat i możemy sobie sami wszystko sprawdzić. To jest na pewno fajne. Oczywiście wiadomo, nie sprawdzimy itemków, nie sprawdzimy siły gemów, nie sprawdzimy ulepszeń, może kiedyś w przyszłości, tak jak to możemy zrobić w gierce, jak założymy takie konto tymczasowe nazwijmy to, ale mówię bardzo fajne statystyki na szybko można to sprawdzić, no mi się podoba mi się podoba, fajne udogodnienie, fajnie to generalnie zrobili tyle, tyle z mojej strony, mówię dawajcie znać w komentarzu co wy o tym sądzicie i oczywiście pamiętajcie żeby subskrybować z dzwonem ten kanał, zostawić kciuka w górę wbijać na Discorda, Instagrama i Twitcha, linki są przy komentarzu oraz opisie, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie trzymajcie się i cześć!